Czy w grach typu Tower Defense nadal można spotkać coś świeżego? Tiny Guardians udowadnia, że tak. Jako czarodziejka Lunalee, naszym zadaniem jest odszukanie jej mistrza. Przemierza ona świat pełen niebezpieczeństw, lecz na szczęście do dyspozycji ma magiczne karty, dzięki którym może przyzywać sojuszników i to właśnie nimi będziemy sterować. Do naszej dyspozycji dostajemy wojowników, dystansowców, magów oraz łotrzyków. Kluczowym aspektem dla pomyślnego ukończenia poziomu jest odpowiednie ustawienie naszych postaci oraz bieżące korygowanie ich położenia, gdyż chwila nieuwagi i możemy stracić nasze główne źródło obrażeń. W trakcie gry za zabijanie przeciwników otrzymujemy punkty, za które możemy przyzywać nowych sojuszników oraz ulepszać obecnych. Są wtedy odporniejsi, silniejsi oraz dostają nowe umiejętności unikalne dla każdej klasy. Oprócz podstawowych jednostek możemy dokupić nowych sprzymierzeńców za realną gotówkę lub monety, które dostajemy za wykonywanie osiągnięć. Osiągnięcia te zwykle polegają na przejściu poziomu z dodatkowymi utrudnieniami. Postacie mogą bezpowrotnie zginąć, a poziom ich ulepszenia jest ograniczony. W grze nie sposób się nudzić. Różnorodność przeciwników jest ogromna, a każdy z nich ma swoje unikalne zdolności wymagające indywidualnego podejścia. Walki z bossami oparte są na czymś w rodzaju quick time eventu i również nie zawodzą. Kreska, jaką narysowano szatę graficzną, cieszy oko i wywołuje uśmiech na twarzy. Jest nieco cukierkowa, ale nie przeszkadza to w zbudowaniu mrocznego klimatu w ostatnich etapach gry, w czym pomaga również świetna muzyka, adekwatna do otoczenia, w jakim akurat się znajdujemy. Malezyjskie studio Kureci stanęło na wysokości zadania i odświeżyło gatunek Tower Defense w bardzo dobrym stylu. Gra zapewnia różnorodne poziomy trudności i dużo godzin dobrej zabawy, także z całym sercem można ją polecić.